Witam Państwa, jest wtorek, 16 czerwca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 16 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W niedzielę zmarło 10 osób, wczoraj 9. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1272 osoby. W niedzielę zdiagnozowano 375 zakażonych osób, wczoraj 396, dzisiaj 407. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ponad 30 tysięcy zakażeń, wyzdrowiało ponad 14,5 tysiąca osób. W szpitalach przebywa ponad 1700 chorych na COVID-19. W województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim pojawiło się ognisko zakażeń spowodowane imprezami rodzinnymi. To zakażenia imprezowe, czyli takie, które mogły pojawić się na rodzinnych uroczystościach, powiedział starosta opoczyński. Wojewoda łódzki stwierdził, że ognisko może zataczać coraz szersze kręgi. Obecność koronawirusa potwierdzono u 13 uczestników wesela w Kotwinie w województwie mazowieckim. W Łodzi z powodu zakażeń zamknięto jeden z komisariatów policji. Katowicka kuria metropolitarna została zamknięta do odwołania. U jednego z pracowników wykryto zakażenie koronawirusem. Kilkanaście osób trafiło na kwarantannę. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 440 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 118 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już 44 tysiące. W Wielkiej Brytanii zmarło ponad 41,5 tysiąca osób. We Włoszech 34 tysiące, we Francji 29 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Meksyku zmarło już 17,5 tysiąca osób zakażonych koronawirusem z Chin. Biskup atakuje prymasa. Biskup Edward Janiak w liście do polskich biskupów zaatakował prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. Biskup Janiak w filmie Braci Sekielskich Zabawa Wchowanego został oskarżony o ukrywanie spraw pedofilii. W liście biskup nazwał braci Sekielskich wrogami Kościoła i skrytykował prymasa za to, że się z nimi spotkał oraz że po emisji filmu złożył do kongregacji pismo o zaniechaniu obowiązków ordynariusza i wydał wyrok, że powinien być zdjęty z urzędu. W liście biskup Janiak krytykuje też decyzję o powołaniu Fundacji Świętego Józefa, która ma nieść pomoc ofiarom pedofilii w Kościele. Twierdzi, że została ona powołana przez prymasa wbrew woli hierarchów Kościoła katolickiego. W moim odczuciu sprawcą ogromnego zamieszania i uderzeniem w wizerunek Kościoła w ostatnich dniach jest działanie księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, pisze biskup Janiak. Dziś arcybiskup Wojciech Polak odpowiedział na list biskupa Janiaka, pisząc: jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, po zapoznaniu się z materiałem zawartym w filmie Zabawa Wchowanego, nie mogłem milczeć lub pozostać bezczynny wobec przedstawionych faktów. Złożenie zawiadomienia nie rozstrzyga o winie i daje rzeczywistą szansę księdzu biskupowi Edwardowi Janiakowi na przedstawienie argumentów w swojej obronie. Osądzenie sprawy jest wyłączną kompetencją Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski skomentował w rozmowie z Onetem list biskupa Janiaka. Ten list to atak, który do tej pory nie miał precedensu, co pokazuje jednoznacznie, jak wielkie jest obecnie rozbicie w Konferencji Episkopatu Polski. Więcej o tej sprawie za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Firmy energochłonne apelują o zawieszenie nowego podatku. Szefowie 29 najbardziej energochłonnych firm w Polsce, m.in. hut, cementowni i papierni, zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszenie pobierania tzw. opłaty mocowej do końca przyszłego roku. Postulują też wypracowanie rozwiązań zmniejszających uciążliwość kolejnej opłaty doliczanej do rachunków za energię elektryczną. Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach Stefan Dzielniak stwierdził, że minione dwa lata to okres bezprecedensowego wzrostu kosztów energii elektrycznej, a jesienią na rachunkach pojawi się nowa opłata związana z wprowadzeniem rynku mocy. Dla przemysłu energochłonnego oznacza to koszt w wysokości około 1 mld zł rocznie. Na granicy chińsko-indyjskiej w wyniku starć zginęli żołnierze. Armia Indii podała, że w poniedziałek na granicy Indii i Chin doszło do starć żołnierzy obu państw. W wyniku zajścia zginęło trzech indyjskich żołnierzy. Rzecznik armii indyjskiej poinformował, że straty w ludziach są po obu stronach. Nie wiadomo jednak, ilu Chińczyków zginęło.
Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao Lijian oświadczył, że w poniedziałek żołnierze indyjscy dwukrotnie przekroczyli granicę, prowokując i atakując chiński personel, powodując poważną fizyczną konfrontację sił granicznych po obu stronach. Nie odpowiedział na pytanie, czy po stronie chińskiej w wyniku starcia rzeczywiście ktoś zginął. Indyjska armia podała, że trwa właśnie spotkanie wysokiej rangi wojskowych z obu stron, które ma rozładować sytuację. Tysiące Hongkończyków wyszły wczoraj na ulicę, by uczcić pierwszą rocznicę śmierci mężczyzny, który zginął podczas protestów. 37-letni Long Ling Kit zginął 15 czerwca zeszłego roku w wyniku upadku z wysokości, po tym jak próbował zawiesić na jednym z budynków Hongkongu baner wzywający władze do odejścia od planu wprowadzenia w mieście prawa o ekstradycji. Prawo to wywołało rok temu ogromny sprzeciw Hongkończyków, gdyż zakładało możliwość przewiezienia do chińskiego sądu każdej osoby, która przebywała w Hongkongu. Rok po śmierci mężczyzny Hongkończycy zebrali się w kilku częściach miasta, by wspominać zmarłego. Wiele osób przyniosło białe kwiaty, plakaty i transparenty wspominające Hongkończyka, a także żółte płaszcze przeciwdeszczowe, takie same jak ten, który miał na sobie lęk chwili śmierci. Na płaszczu tym widniał napis "Carrie Lam zabija Hongkong". Wiele osób odśpiewało także nieoficjalny hymn napisany przez protestujących Hongkończyków "Chwała Hongkongowi". Na miejscu demonstracji obecna była policja, jednak nie doszło do starć. Niemieccy Zieloni popierają reparacje dla Polski. Przed wizytą niemieckiego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa w Warszawie przewodniczący niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej Manuel Sarrazin zażądał ustępstwa od rządu niemieckiego w sporze o wypłatę odszkodowań wojennych dla Polski. Według przedstawiciela partii Zieloni rząd niemiecki powinien postępować z empatią i uprzejmością. Brutalne odrzucenie roszczeń reparacyjnych zgłaszanych w przeszłości przez Polskę było według niego poprawne pod względem formalnym, ale mało uzasadnione moralnie i politycznie. Sarrazin zażądał, żeby w ramach humanitarnego gestu Niemcy utworzyły fundusz, z którego można było płacić opiekę medyczną dla ocalałych ofiar wojny i okupacji. Kolejny fundusz miałby zostać wykorzystany na rekompensaty ofiarom lub ich dzieciom, które nie zostały uwzględnione w poprzednich reparacjach. Polityk Zielonych stwierdził, że istnieją punkty niemieckiej winy podczas wojny i okupacji w Polsce, które nie zostały wzięte pod uwagę. Stwierdził, że należy również stworzyć fundusze wspierające polską kulturę. Wojny gangów we Francji. We francuskim Dijon od kilku dni dochodzi do brutalnych starć gangów czeczeńskich i arabskich. Starcia wybuchły po zabójstwie 16-latka przez członka jednego z gangów narkotykowych. Czeczeni napadają na okolice zamieszkane przez członków gangów algierskich i marokańskich, plądrują sklepy i palą śmietniki. Ubiegłej nocy około 200 Czeczenów zaatakowało członków lokalnych gangów używając maczet, kijów bejsbolowych i broni palnej. W internecie rozpowszechniono nagranie, na którym widać, jak samochód jednego z członków gangu wjeżdża w tłum ludzi. Mer miasta Dijon poprosił rząd o wsparcie miejscowej policji. Wczoraj policja powstrzymała próbę zbiorowego samosądu, wywiązały się walki uliczne, spalono samochód. Zamieszki z udziałem Czeczenów wybuchły również w Nicei. Zoom i Apple cenzurują na żądanie chińskich komunistów. Aplikacja Zoom podała, że na żądanie władz chińskich na przełomie maja i czerwca dezaktywowała konta i wideokonferencje mieszkających w Stanach Zjednoczonych prodemokratycznych chińskich aktywistów. Zamykanie kont odbywało się na kilka dni przed 31. rocznicą masakry na placu Tiananmen w Pekinie, a jak podał Zoom, władze chińskie wystosowały do firmy konkretne żądanie dezaktywowania tych kont, które mogą być powiązane właśnie z tą rocznicą. Pod presją komunistycznego rządu chińskiego działała także firma Apple, która z chińskiego App Store usunęła aplikację Pocket Casts służącą odsłuchiwaniu podcastów. W aplikacji według władz chińskich miały znajdować się niezgodne z chińskim prawem treści. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest wtorek, 16 czerwca, a to jest program Idź Pod Prąd
Na żywo mija dokładnie miesiąc od premiery filmu Braci Sekielskich, Zabawa w chowanego i ciągle słyszymy kolejne echa tego filmu. W ostatnią sobotę biskup Edward Janiak, antybohater filmu Sekielskich, napisał kolejny list, w którym zaatakował prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. O co chodzi? Czy dojdzie do rozłamu w Kościele katolickim? Czy dojdzie do rozłamu w Episkopacie? O tym w dzisiejszym programie, a ja witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę, że nasz program jest interaktywny i czekamy ciągle na Wasze pytania na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku. Przejdziemy do nich w drugiej części programu. Ja tylko wspomnę, że wystąpi jeszcze w naszym programie Jakub Pankowiak, bohater filmu Sekielskich, pokrzywdzony przez księdza pedofila. Pokażemy Wam również odpowiedź Tomasza Sekielskiego na list biskupa Janiaka. Powiem jeszcze o zmianie popołudniowego naszego programu ze względu na wielki dorobek zjazdu, 6. zjazdu klubów i telewizji Idź Pod Prąd. No, mamy bardzo dużo takiego materiału, którym po prostu musicie zobaczyć. Widziała już go publiczność zgromadzona podczas zjazdu, a teraz te materiały już dobrze przygotowane, skrócone nieco, prezentujemy Wam. Wczoraj wspaniały wykład Andrzeja Kolarza, a dzisiaj będzie szef Epoch Times na Europę. Także gorąco Was zachęcamy. Za chwilę zobaczycie, no, jak sam zaprasza na swój wykład, no ale to za chwilę. O tym pod koniec programu poruszymy również temat koronawirusa i pokażemy Wam przejmujące nagranie osoby, która twierdzi, że przeszła tego koronawirusa, opisuje historię swoją i swojej rodziny, ale na początek zgodnie z głównym tematem naszego programu list biskupa Janiaka, który opublikował portal onet.pl. W moim odczuciu sprawcą ogromnego zamieszania i uderzeniem w wizerunek Kościoła w ostatnich dniach jest działanie księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. Jest to kompromitujące, że ksiądz prymas w dzień przed uroczystością stulecia urodzin świętego Jana Pawła II podaje wiadomość atakującą moją osobę, jakobym miał ukrywać księdza pedofila. Czytamy w liście, przypomnijmy, że film Braci Sekielskich, Zabawa w chowanego pokazał, jak biskup Janiak krył księdza Arkadiusza H. Jak według Ciebie rozumieć tę wojnę między biskupami? O co chodzi? No, w takim wymiarze bardzo bliskim, powiedzmy taktycznym, bieżącej wojenki, biskup Janiak zrozumiał, że ma być rzucony jako taki kozioł ofiarny, że episkopat odetnie się od niego, prymas odetnie się od niego, stolica apostolska przeniesie go na emeryturę, no a mogą być jeszcze inne kłopoty związane z prokuraturą. Absolutnie nie chce się zgodzić na taki los i podejmuje walkę. Po pierwsze straszy, mówi, że jak się od niego nie odczepią, jak nie zastosują tej solidarności korporacyjnej, i go nie obronią, tak jak dotychczas zawsze bronili tego typu osób i afer, no to on powie więcej. Nie będę milczał w sprawach fałszywych oskarżeń mojej osoby. Tak kończy list biskup Janiak. Grozi, że nie będzie milczał. Można to rozumieć oczywiście dwojako, że będzie się tylko bronił i mówił prawdę, jak on tam szlachetnie postępował, ratując ofiary księży pedofili, ale można też zrozumieć to, jak taka mafijna groźba. Zresztą właśnie w takim rozumieniu poszli katoliccy publicyści, tacy jak pan Terlikowski, mówi, że ten list ujawnił, że episkopat, czyli biskupi Kościoła rzymskokatolickiego, to jest środowisko działające jak mafia. Mentalność mafijna. Dokładnie. Komentuje Tomasz Terlikowski. Dokładnie tak. Także tu, jeśli chodzi o taki bieżący kontekst, no to jest wojenka, że biskup Janiak nie chce się podłożyć, nie chce stać się ofiarą, bo wie, że takie same zbrodnie mają wszyscy, albo prawie wszyscy jego koledzy na sumieniu, stąd on nie chce być jedynym winowajcą tego, co się dzieje. W głębszym takim spojrzeniu, takim bardziej strategicznym na to, co się dzieje, to myślę, że nastąpiła po raz pierwszy złamanie tej właśnie jedności korporacyjnej biskupów katolickich. To
się nie zdarzyło w dotychczasowej, tak ci wejdę, jak sięgam swoją pamięcią, historii Kościoła. Ksiądz Isakowicz-Zalewski komentuje dla Onetu: to jest szok. Myślałem, że nic mnie już nie zdziwi w sprawie kryzysu w polskim kościele, ale list biskupa jest kompletnym zaskoczeniem i dodaje: ten list to atak, który do tej pory nie miał precedensu, co pokazuje jednoznacznie, jak wielkie jest obecnie rozbicie w Konferencji Episkopatu Polski. Czy według ciebie to prawda, że jest to rozbicie, jest ten rozłam i podział? Tak, oczywiście, ponieważ właśnie chcę przejść do tej poważniejszej sprawy, oprócz obrony jednego biskupa, tutaj może pewna analogia była po poprzednim filmie z biskupem Głudziem, czy z tym wrocławskim Gulbinowiczem, ale oni jakoś, jeden za stary, drugi za bogaty, za wpływowy, no i jakoś się sprawa rozwinęła. A ten Janiak, no chyba tam wielkich koneksji nie ma, chociaż się i z Dudą już fotografował, także ciekawe, czy sztab Dudy dalej będzie używał w swojej kampanii wyborczej zdjęć z biskupem Janiakiem, ale poparł go też ksiądz Tadeusz Rydzyk w sposób jednoznaczny, tam zdaje się pojechał do tej diecezji, tam coś przemawiał i tak dalej. Pojawił i tak się dalej na mszy świętej obok biskupa Janiaka i apelował do mediów, by nie atakowały biskupów. To się działo tydzień temu, a teraz Radio Maryja pokazało raport, analizę prawną jednego z doktorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który tam, twierdzi... Gdzie wojewoda Czarnek, ten, co tak tam teraz jest sławny, ten sam uniwersytet. Jest ten sam uniwersytet. Według tej analizy, co tam wymyślili? Biskup Edward Janiak zrobił wszystko, czego wymagało prawo publiczne. Czyli jest czysty, niewinny, jak dupa niemowlęcia. No to ta ekspertyza KUZL-u nic mnie nie zdziwiło. W tym momencie zapytam cię, dlaczego środowisko księdza Tadeusza Rydzyka decyduje się na obronę biskupa Janiaka, który wydaje się, no, jest skompromitowany w Polsce? No właśnie, do tego chcę przejść głębiej. Biskup Janiak pokazuje prawdę o całym polskim episkopacie. Mówi, że to jest środowisko, które nie działa absolutnie dla dobra Boga. No to chyba już tam niewielu ma tutaj jakieś złudzenia. Nie działa dla dobra, powiedzmy, Polski, czy ludzi w Polsce, nie wiem, katolików polskich i tak dalej, że działa dla dobra wizerunku swojej korporacji. Czyli żeby prasa dobrze o nich pisała, a ludzie dobrze myśleli. Jaka jest prawda, nie ma to najmniejszego znaczenia. Przykład, który podaje biskup Janiak. No, rozumiem, że był przy tych zdarzeniach. Jeśli kłamie, no to można to łatwo wykazać, bo jest tam ponad setka tych biskupów, no to niech się zbiorą i powiedzą, że Janiak łże, nie? Porusza temat Fundacji Świętego Józefa. Dokładnie tak. Myślę, że Janiak mówi prawdę. Sytuacja była taka, że zapowiedział tę fundację prymas Polak jeszcze przed głosowaniem. Ogłosił skład jej zarządu w mediach. Tak. No, to później zaczęto głosować to i wyszło, że większość biskupów nie chce tej fundacji, czyli nie chce w kościele jakiegoś odrębnego organu, który by miał pomagać ofiarom pedofilii. Nie? Czy głosowanie tajne wyszło na nie? No i w tym momencie któryś tam z biskupów, nie pamiętam, mówi tak, słuchajcie. Jeśli prymas powiedział, a my Stanisław teraz... Stanisław Gondecki, przewodniczący KEP. Jeśli prymas powiedział, my teraz powiemy, że się nie zgadzamy, no to wyjdzie kwas. Wyjdzie to do mediów i będą nas atakować, będzie nasz PR na tym straci. No to my zróbmy tak. Głosowanie głosowaniem, towarzysze, ale trzeba już iść teraz za ciosem. Udajemy, to jest ważne, udajemy, że popieramy zajęcie się ofiarami księży pedofilów. Nie? Czyli udajemy. On to mówi. Po to udajemy, żeby nie było rozłamu takiego, znaczy, żeby media nie zaczęły węszyć w tej sprawie. Nie? No i rzeczywiście zrobił to. Nie? Czyli ta fundacja zaczęła działać, wydała jakieś plakaty, rozkleiła tam po kościołach. Ksiądz Tadeusz Rydzyk bardzo był przeciw tym plakatom, że jeśli zostałeś skrzywdzony przez księdza, no to zgłoś się tu i tu, nie? I tam zranieni w kościele Janiaka, różne. Te plakaty zostały źle przyjęte przez wiernych, że podobno a na zgorszenie. Małych parafiach wywołały zgorszenie. Zgorszenie, tak. To, mówię, pokazuje nam, że to jest środowisko, które działa
kompletnie pod publiczkę, tylko żeby utrzymać dobry obraz sytuacji. Ja przypomnę, że to, że to jest że to jest środowisko degeneratów moralnych, to nasza telewizja, zresztą nie tylko nasza, ostrzega od lat. Przecież to środowisko nie przeprowadziło dekomunizacji, czyli nie zostali odsunięci od służby i wpływu biskupi, którzy współpracowali z komunistami jako tajni agenci. Bo przecież cały episkopat rozpoczął współpracę z komunistami w 1950 roku. Był tam też biskup Wyszyński, także tu nie ma nic, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wszystko jest jasne. Poparli kołchozy, poparli ustrój socjalistyczny, wyrzekli się żołnierzy II Rzeczpospolitej, dlatego od tamtego momentu nazywało się tych żołnierzy żołnierzami wyklętymi. Wyklętymi przez Kościół, no przecież komuna nie mogła ich wykląć. Komuna ich mogła tylko zabić, a Kościół mógł ich zdradzić i wykląć. Dlatego są to żołnierze wyklęci przez Kościół katolicki. Ale część biskupów, część księży poszła dalej i zaczęła współpracę jawną. Tutaj taki bardzo znany przypadek to był arcybiskupa Wielgusa, który miał zostać prymasem, ale na to tam zaczęły się pewne środowiska burzyć, takie jak na przykład Gazeta Polska, i wykazywać, że to jest TW. Że on, żeby zrobić karierę, bo akurat w przypadku Wielgusa motywem pozyskania było, że chciał zrobić karierę, a komuniści, mając innych agentów w kuriach i także wśród biskupów, mogli mu taką, także na kulu, tam tych agentów, no to wiecie, rzucisz kamieniem, to agent mniej więcej, wręcz do takiej komórki, która werbowała pracowników kulu na agentów, to się podobno kolejki ustawiały, tak się pchali, żeby tylko, że tak powiem, to mieć jakieś plecy. To było kilkadziesiąt lat temu, może tak, ale teraz jest czas na jakąś odnowę w Kościele. A to ja wam pokażę, jak to działa. Teraz weźmy rok 2012. Mamy czas po zamachu smoleńskim. Mamy czas, gdzie Rosja praktycznie znowu przywraca ten porządek z czasów PRL-u, że Polska staje się wasalem, lennikiem Rosji. Praktycznie nie ma żadnych praw do przeprowadzenia swojego śledztwa. Wszystko oddała w ręce Rosji, zaufała Putinowi. Znaczy zaufała, no to jest śmieszne, to nikt by tam, to nawet Tusk by nie zaufał Putinowi, tylko niestety, będąc zapewne w jakimś uścisku haków, Tusk oddaje śledztwo Rosji. Praktycznie Polska jest państwem bezwolnym. I co robią biskupi katolicy? Czy biją na alarm? Nie. Oni wtedy razem na hasło składają carowi pokłon. Dokładnie tak, jak patriarchowie wschodu klękają przed carem, wszyscy biskupi katolicy składają hołd Putinowi reprezentowanemu przez jego cerkiew, czyli przez Cyryla. I taki haniebny dokument ogłaszają, że teraz już żaden Polak nic złego nie powie o Rosji i tak dalej, i tak dalej. Takie kucypały. Także mówisz, że to jest przeszłość. 2012 rok to już nie jest daleka przeszłość. A zobaczcie, to właśnie te korzenie komunistyczne tych biskupów powodują, że oni tak wiernie służą Rosji. Wtedy była jedność wśród polskich biskupów, ale dzisiaj widać, że coś się zmieniło. Jak myślisz, jakie będą konsekwencje tego listu biskupa Janiaka? Mamy również dzisiejsze oświadczenie prymasa Polski, arcybiskupa Polaka, jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w filmie Zabawa wchowanego, nie mogłem milczeć lub pozostać bezczynny wobec przedstawionych faktów. Złożenie zawiadomienia nie rozstrzyga o winie i daje rzeczywistą szansę księdzu biskupowi Edwardowi Janiakowi na przedstawienie argumentów w swojej obronie. Osądzenie sprawy jest wyłącznie kompetencją Stolicy Apostolskiej. Podjęte przeze mnie działanie jest wyrazem ewangelicznej troski o dobro osób pokrzywdzonych i prawdziwe dobro Kościoła. Czyli widać, że arcybiskup Polak chce jakby tę sprawę odsunąć od siebie i że tym zajmie się Watykan. Jak według ciebie dalej potoczy się ten konflikt na linii biskup Janiak i prymas Polski Wojciech Polak? Kościół katolicki jest kościołem, jak widzimy, bardzo wrażliwym na tak zwaną opinię publiczną.
Widzieliśmy to, ci z was, którzy razem z nami wieczorami czytają sobie Biblię, takie wieczorne czytanie Biblii ponad 2 miesiące temu uruchomiliśmy. Czytamy tam Dzieje Apostolskie i w 4 rozdziale widzieliśmy sąd religijny nad apostołami. Za to, że głosili Ewangelię, przywódcy religijni żydowscy aresztują ich i stawiają przed sądem i zakazują im głoszenia w imieniu Jezusa. Apostołowie odpowiadają: osądźcie sami, czy bardziej trzeba słuchać was, czy Boga. No, pomyślcie. Nie mając więc im nic do zarzucenia, i tam jest bardzo ważne zdanie, sprawdźcie sobie w 4 rozdziale Dziejów. Bojąc się ludu, który popierał tych apostołów, popierał chrześcijan, zwolnili ich. Czyli zobaczcie, religia żydowska, religia faryzejska i kościół rzymskokatolicki dokładnie zachowują się tak samo. Czyli to nie zależy, co się stanie w episkopacie. To zależy od tego, jak zachowają się Polacy. Jak się zachowam ty, jak się zachowam ja, jak się zachowamy my jako społeczeństwo. Jeśli społeczeństwo dalej będzie tolerować ekscesy biskupów i ich taką postawę, dalej będzie chodzić na msze, dalej będzie, jak to się mówi, rzucać na tace, dalej będzie cicho siedzieć, publicyści katolicy w większości będą publikować peany na cześć biskupów. Tutaj ten kasus chyba nie dzieli, tak? Gdzie wywiad z księdzem Isakowiczem Zaleskim ukazał się po paru godzinach. Znikający wywiad. A potem właśnie przez presję. Dlatego, kiedy pytasz, co się stanie, to zależy, jak się zachowają zwykli katolicy, zwykli Polacy dzisiaj. Czy będą to dalej tolerować? Sprawa tego artykułu, zobaczcie, przecież najpierw poszedł rozkaz z diecezji, zdaje się, częstochowskiej, wyrzucić ten artykuł. Jak to będziemy tutaj takie tezy głosić przeciwko Kościołowi? Nie może być, towarzysze biskupi, nie? No i poszło won. Myśleli, że będzie cisza. A tu pierwsza, zdaje się, postawiła się autorka tego wywiadu i po prostu zrezygnowała z pracy za to, że jej ten wywiad wywalili. Czyli być może jest nadzieja, że... Postawili się też inni publicyści katolicy i szybciutko, zobaczcie, już zamiatamy sprawę pod dywan, wywiad. O, pani niech wróci do nas, kochamy panią bardzo serdecznie. Już wszyscy ruki poszły. Czyli zobaczcie, jak ten Kościół nie kieruje się zasadami, że sprawiedliwość, prawda, może przykazania Boże, no to już tak naprawdę grubo jadę teraz, nie, żeby tam ktoś się przykazaniami w kościele przejmował. Przypominam, że oni sobie wykreślają, tak jak ja mam taki ołówek z gumką, to oni o drugie przykazanie, o nie podobam się, a tu 10, no zrobimy 2. No proszę bardzo. Ani żadnej rzeczy, no, zobaczcie sobie. Mamy taką specjalną grafikę, ale zadanie dla katolików. Dzisiaj porównajcie przykazania, 10 przykazań, które są w Biblii i które są w katechizmie Kościoła katolickiego. Zobaczcie, jak brzmi przykazanie numer 10 w Kościele katolickim. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. No dowcip, joke. Nie, to fakt. Tam nie ma żadnego przykazania, tam nie ma. Czy kradnij, czy nie kradnij, czy bierz, czy nie bierz. Przykazanie numer 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No po prostu przecięli na 2 i zrobili, żeby, wiecie, żeby z 9 wyszło znowu 10, no to 10 wzięli, zrobili, że tak powiem, ołóweczkiem, kreseczka, gumeczka i jest tak, że kiedy o Kościele katolickim mówimy o zachowywaniu Bożych przykazań, no to jest to grubo, no bo tam już dawno przykazania to wiecie, gdzie mają, także nie ma tam żadnej normy przyzwoitości. To są knury. Dlatego nazywamy kurię tak pieszczotliwie knuriami, bo to jest najlepsze określenie. I oni się tylko boją elektrycznego pastucha, tak jak świnie na pastwisku. Oni się boją tylko waszej opinii. Jeśli dalej będziecie siedzieć cicho, jeśli dalej będziecie grzecznie chodzić, jeśli dalej ruki po szwam, dalej będą robić, co będą chcieli, także z waszymi malutkimi dziećmi. Także to jest współodpowiedzialność wszystkich katolików, że wyhodowała taką knurię. Warto zaznaczyć, że prymas Polski Wojciech Polak zareagował po premierze filmu braci Sekielskich Zabawa
wchowanego. Skoro mówimy o braciach Sekielskich, warto wspomnieć, że w liście biskup Janiak nazywa ich wrogami Kościoła. I jak zaznacza ordynariusz Kaliski... siebie nawzajem nazywają wrogami Kościoła. A nie, czekaj, Sekielskich. Tak. A z kolei Polaka powiedział, że on niszczy wizerunek Kościoła. Niszczy, czyli no, też jest jakimś wrogiem, tylko jeszcze nie wiadomo, czy świadomym, czy nieświadomym. Także może teraz oddajmy głos Tomaszowi Sekielskiemu. Jego reakcja na list biskupa Janiaka. Media ujawniły dzisiaj kuriozalny list, jaki antybohater naszego filmu Zabawa wchowanego, biskup Janiak, rozsyła do kościelnych hierarchów, próbując tłumaczyć się i atakując w tym liście prymasa Polaka, który wysłał zawiadomienie do Watykanu w sprawie biskupa Janiaka, przypomnę, antybohatera naszego filmu Zabawa wchowanego. Ten list jest kuriozalny z wielu powodów, ale też w kilku punktach jest kłamliwy. Biskup Janiak mija się z prawdą, kłamie. Pisząc na przykład, że ksiądz arcybiskup Wojciech Polak w dzień przed ukazaniem się filmu Zabawa wchowanego udał się do braci Sekielskich. Chcę powiedzieć, że ani biskup Polak nie udał się do nas, ani my nie pojechaliśmy do arcybiskupa Polaka. W ogóle nie kontaktowaliśmy się z prymasem Polski w kwestii filmu Zabawa wchowanego. To jest nieprawda. Nie wiem, skąd biskup Janiak ma takie informacje, ale podaje nieprawdę, kłamie w swoim liście. Dalej w tym piśmie czytamy o nas, braciach Sekielskich, następujące słowa biskupa Janiaka. Nie muszę informować, pisze biskup Janiak na nasz temat, że są to wrogowie Kościoła i jak niskimi pobudkami się kierują. Nie jest tajemnicą, ile otrzymali pieniędzy za nagranie tego filmu. Księże biskupie, po pierwsze, nie jesteśmy wrogami Kościoła, tylko jesteśmy wrogami pedofilów w sutannach i tych, którzy ich ukrywają. Nie walczymy z Kościołem, tylko walczymy z przestępcami i tymi, którzy tych przestępców chronią. Po drugie, nikt nam nie zapłacił za zrobienie tego filmu. Ludzie, przyszli widzowie, wpłacali pieniądze, aby ten film zrealizować. Produkcja filmowa za darmo się nie zrobi i wszystko kosztuje. Nikt nas nie wynajmował i nikt nam za zrobienie tego filmu nie zapłacił. Gdyby biskup Janiak zachowywał się właściwie, nie byłoby problemu i nie byłoby tematu tego filmu. W swoim liście biskup Janiak pisze również: mocno podkreślam, że nikt z księży biskupów nie jest za ukrywaniem księży pedofilów. Nie ma dla nich miejsca w szeregach kapłańskich i wszyscy jesteśmy za tym, aby pomagać ich ofiarom. Naprawdę? Księże biskupie? Dlaczego w takim razie ksiądz biskup nie znalazł nawet sekundy czasu na to, aby spotkać się z ofiarami księdza Arkadiusza Hajdasza? Dlaczego ksiądz biskup, mimo że w 2016 roku przyszli do księdza biskupa rodzice jednej z ofiar i poinformowali o czynach księdza Arkadiusza Hajdasza, nie poinformował Stolicy Apostolskiej o zachowaniu księdza Hajdasza, nie wszczął żadnego kościelnego postępowania i dopiero gdy prokuratura w Pleszewie zajęła się tą sprawą, dopiero wówczas sprawa trafiła też do Watykanu. Naprawdę ksiądz biskup Janiak ma chyba nas wszystkich za idiotów, myśląc, że uwierzymy w takie słowa. Bardzo ciekawy list, polecam, nie jest to łatwa lektura ze względu na problemy z gramatyką języka polskiego, jaka występuje w piśmie biskupa Janiaka, ale warto to przeczytać, ponieważ to pokazuje, jak głęboki rozłam jest dzisiaj w episkopacie i jak wyraźnie widać, że część biskupów, tych, którzy nie chcą prawdy o pedofilii wśród księży, którzy brali udział w przenoszeniu księży pedofilów z parafii do parafii czy z diecezji do diecezji, jak bardzo są podzieleni w samym episkopacie, a właściwie można odnieść wrażenie, czytając ten list, że prymas Polak jest bardzo osamotniony w swoich działaniach. Polecam, ten list jest kuriozalny, ale warto przeczytać, bo rzadko się dzieje, by zobaczyć tą kościelną kuchnię. To, co się tam dzieje, jakie są spory, jakie kłótnie. Więc polecam, choć to trudna lektura, tak powtarzam. Reasumując, ksiądz biskup Janiak znowu nie skorzystał z okazji, aby zachować się honorowo i sobie sam wystawia ocenę.
Bardzo dziękujemy braciom Sekielskim za udostępnienie tego materiału. Tomasz Sekielski twierdzi, że biskup Janiak kłamie, że prymas Polski spotkał się z nimi przed emisją ich filmu. Oświadcza, że nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat z arcybiskupem Polakiem, a Marek Sekielski dodaje, że Tomasz jest dyplomatą. Dla mnie Janiak to zwykły obrońca pedofilów i kłamca. Do czego według ciebie doprowadzi zabawa wchowanego? Premiera filmu miesiąc temu, burza cały czas trwa. Co będzie dalej? No mi to bardzo przypomina sytuację ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w jednym z katolickich miast, to trzeba powiedzieć, że w protestanckich miastach takie rzeczy by dawno zostały załatwione, ale w miastach katolickich no problem polega na tym, tam nie ma wiele tych miast, no ale się zdarzają, szczególnie w stanie Maryland na przykład, czyli Ziemia Marii, nie? To tam katolicy chętnie się osadzali i tam no, wszyscy w większości, czy prawie wszyscy w służbach przeróżnych byli katolikami, czyli dokładnie tak jak w Polsce, nie? Czyli strażak, policjant, prokurator, sędzia, dziennikarz, to wszyscy byli katolicy. No i wszyscy oni mniej więcej przez dziesiątki lat, bo sygnały o pedofilii docierały przez dziesiątki lat i do policjantów, i do prokuratorów, do sędziów, do dziennikarzy, wszystko mieli. Ale żaden nie ruszył tematu. Żaden nie ruszył tematu. Dlaczego? Bo byli katolikami i uważali, że chroniąc bandytów pedofilii, chronią Boga. No zobaczcie, jaką sieczkę w mózgu, jakie odwrócenie wartości robi ludziom Kościół katolicki. Nie tylko w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych dokładnie tak samo. Że oni myśleli, że najgorszą taką zbrodnię, czyli na dzieciach, bezbronnych, wykorzystywanie ich przez ludzi, którzy są ludźmi zaufania publicznego, którym rodzice ufają bardziej niż sobie. Wpuszczają ich do domu, do sypialni swoich dzieci. A oni tam je gwałcą, że to jest rzekomo. Bóg chrześcijan skorzysta z tego powodu. No, no nie wiem, jak to powiedzieć. Jakie to jest zrycie beretów. Dopiero przyszedł człowiek z zewnątrz. Mówię o filmie Spotlight. Przyszedł człowiek z zewnątrz, Żyd. I co, powiecie teraz, że wszystko to Żydzi, panie? Ten Żyd był uczciwy. A wszyscy katolicy mieli zryte berety właśnie tą mafijną moralnością. I byli nieuczciwi przed ludźmi i Bogiem. I dopiero Żyd zaczął pisać prawdę i dopiero sprawa zaczęła się, że tak powiem, rozkręcać. Zobaczcie, w Polsce jest to samo. No, Sekielscy zrobili film. To co o nich się powiedziało? Wrogowie Kościoła. No, wrogowie Kościoła to mało. Że służbowo, nie? Że jakieś służby, że lewacy, nie? Czyli jacyś tam komuniści. Ja nie wiem, ja nie znam. Nie chodzi o prawdę, tylko o to, tak, kto robi film. Kto powiedział prawdę? Nieważne jest, że on ujawnił coś strasznego i uratował ileś tam istnień ludzkich, tylko trzeba zobaczyć, czy to czasem Żyd nie jest, czy to nie jest jakiś lewak, czy tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, nie bronię życiorysu Sekielskich. Nie znam ich na tyle, żeby powiedzieć, rzeczywiście mają jakieś podejrzane plamy na życiorysie, nie? A Duda nie ma? A ciotka, która z Chinami tam jakieś robi dance, breakdansy, to co, to nie Dudy? Nie? No to jak chcecie szukać, to wszędzie można coś takiego znaleźć. Pytanie, jak się człowiek zachowuje i ocenę tego, co zrobił. A tutaj tylko nieliczni katolicy mieli odwagę powiedzieć prawdę. Zdaje się, nie pamiętam, czy to powiedział ksiądz Isakowicz, czy Tomasz Terlikowski, ale powiedział, no słuchajcie, macie pretensje, że ci zrobili ten film, a gdzie są katolickie filmy? Dokładnie. Gdzie jest Radio Maryja, które serial zrobiło o księżach pedofilach? Tomasz Terlikowski, który wystąpił w filmie braci. No gdzie? No nie ma. Wszyscy udają, że nie ma problemu, że to jest atak na Kościół, że to jest problem marginalny. Towarzysz Rachoń powie, że to u murarzy. Murarzy też są. U murarzy jest więcej pedofilii niż w Kościele katolickim. No to jest właśnie te zryte berety. Zryte berety, które mają odwróconą moralność. To jest mafia. Bo tam jest właśnie taka moralność, że jest... Albo Kali. Bo Kali miał taką moralność właśnie. Kalemu ukraść krowę. Oj, to zbrodnia przeciw ludzkości i prawom człowieka. Kali ukraść krowę?
Ale o co ci chodzi? No Kalemu się należy krowa, no to jak ukradł, to ma! Ty, to ja może ja rasistowski dowcip powiedziałem. Tak? Teraz to już nie wiadomo. Ludzie, kochani! W każdym razie widać, że dopiero to akurat klasyka. Braci Sekielskich jest reakcja prymasa Polski, hierarchów katolickich, także no, widać to gołym okiem, że ta presja medialna działa i mamy kolejny rezultat. No, zgłosiła bardzo, się kolejna ofiara księdza Arkadiusza H. Tomasz Szaramowicz, gorliwy katolik, który powiedział, że nieraz prosiłem Boga, żeby ta sprawa wyszła na jaw. Udało mi się wyszła, oddzielić. Ale nie przez katolików. Dokładnie. Udało mi się oddzielić brudy Kościoła jako instytucji od Pana Boga i Ewangelii. To nie było łatwe. Pomogły mi wspólnoty, w których później działałem. Jak tak mówię, że wyrzuciłem sobie Pana Boga do kieszeni i tak sobie przez całe życie z Nim chodzę. Ale Tomasz Szaramowicz dodaje, że nadal boi się, że nikt mu nie uwierzy, że to on będzie tym złym i dodaje, niestety już dawno temu straciłem zaufanie do biskupów kaliskich. Myślę, że połowa z nich nie wierzy już nawet w Boga. No to widać, że to jest zdanie jeszcze człowieka Kościoła katolickiego, bo ja wątpię, czy tam kilku się znalazło, którzy wierzą w Boga, nie? A jeśli wierzą, to wierzą bardziej w swój wytwór jakiejś psychiki czy umysłu. Możecie zobaczyć w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, kiedy apostoł Paweł przemawia do polityków, filozofów, ludzi kultury Aten na Areopagu, to mówi, że Bóg ani nie jest wytworem rzemieślnika, że można sobie kapliczkę ulepić tam z gliny, wyrzeźbić z drewna, czy odlać ze złota, ani nie jest podobny do wytworu umysłu. Bóg jest Bogiem. Bóg się objawił w swoim słowie. A cała ta knuria odrzuciła słowo Boga. Także jeśli oni nawet wierzą w jakiegoś Boga, to nie w Boga w Biblii, nie w Jezusa Chrystusa, tylko bardziej w jakiś swój projekt mentalny. I zresztą każdy ma swój. Tak zresztą jakbyście zrobili, w co wierzą katolicy, jaki jest Bóg, to myślę, ilu katolików tyle by było bogów, tyle opinii, tyle cech tych bogów przeróżnych. Teraz pokażemy wam dzisiejszą rozmowę z Jakubem Pankowiakiem, bohaterem filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. I wracamy za kilkanaście minut. Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest z nami Jakub Pankowiak, bohater filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego, pokrzywdzony przez księdza pedofila Arkadiusza H., który był kryty przez biskupa Edwarda Janiaka. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Chciałam na początek zapytać cię o twoje pierwsze reakcje na ostatni list biskupa Edwarda Janiaka, w którym nazywa braci Sekielskich wrogami Kościoła i twierdzi, że prymas Polski Wojciech Polak uderza w Kościół. No, moja reakcja pierwsza była bardzo trudna. Szczerze mówiąc, zirytowała mnie i odebrała mi trochę sił do walki. No, na szczęście trwało to tylko chwilę. Zdałem sobie sprawę, że ten list to tak na dobrą sprawę stek kłamstw, do których nie należy się przywiązywać. Mam wrażenie, że biskup Janiak ma złych doradców w postaci pewnego toruńskiego zakonnika, który przebywa dość często w Kaliszu i ostatnio publicznie wziął go w obronę podczas jednej z mszy świętych. I niestety chyba biskup Janiak postanowił go posłuchać i postanowił z nim współpracować w ramach obrony swojej osoby. To jest chyba duży błąd, bo list, który biskup Janiak przesłał do wszystkich biskupów, no jest pełen kłamstw. Pierwsze kłamstwo to takie, które mówi o tym, że Tomasz Sekielski lub bracia Sekielscy spotkali się z prymasem przed emisją filmu. Chyba nawet brzmi to w ten sposób, że prymas odwiedził braci Sekielskich. No nie słyszałem jeszcze o czymś takim, żeby to prymas Polski jeździł do dziennikarzy i odwiedzał ich w jakichkolwiek sprawach, a już na pewno nie w tak ważnej sprawie. Mam taką wiedzę, że ani Tomek, ani Marek nie odwiedzili prymasa w sprawie filmu, ani na odwrót, więc jest to pierwsze podstawowe i mocne kłamstwo. Drugie to takie, że bracia Sekielscy to wrogowie Kościoła.
Już to przerabialiśmy wcześniej oczywiście, ale mam wrażenie, że biskup Janiak chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego działania bardziej szkodzą Kościołowi niż to, co robią bracia Sekielscy, bo bracia Sekielscy tak naprawdę, tak jak wczoraj mówił Tomasz Sekielski, są tylko i wyłącznie wrogami pedofilów w sutannach i tych, którzy chronią tych pedofilów i przynoszą ich z parafii na parafię. Więc to kolejne kłamstwo. Następne to takie, w którym biskup Janiak mówi, że Sekielscy dostali pieniądze od nie wiadomo kogo, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, o kogo mu chodziło. Bracia Sekielscy dostali pieniądze tylko i wyłącznie od zwykłych ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby Kościół Polski oczyścić i żeby te sprawy ujawniać. Ani my, ani bracia Sekielscy, przypuszczam, też na tym filmie specjalnie nie zarobią. Być może, nie wiem, otrzymają kilka nagród za kolejny film, być może będą mieli szersze możliwości w przyszłości, jeśli chodzi o ich działania, więc to mogą być jakieś korzyści związane z tym, że produkują te filmy. Natomiast jestem przekonany, że oni żadnych finansów od obcych osób prywatnych, jakichś inwestorów rzekomych nie otrzymują. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o zachowanie biskupa Janiaka, jest to też precedens, dlatego że nigdy chyba w historii polskiego kościoła, ale wydaje mi się, że bardzo rzadko nawet w historii kościoła ogólnie katolickiego na świecie, biskup nie wystąpił przeciwko biskupowi. Wydaje się, że biskup Janiak źle odczytał chyba intencje prymasa Polski i postanowił zaatakować. Natomiast intencje prymasa Polski były zgodne z przepisami prawa kanonicznego, czyli są podejrzenia, że biskup Janiak złamał prawo kanoniczne. W związku z tym prymas Polski jako delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży ma obowiązek poinformowania Watykanu i w zasadzie prymas Polski nie wystąpił przeciwko biskupowi Janiakowi, bo nie wydał żadnego wyroku, tylko po prostu zgłosił sprawę do odpowiednich służb kościelnych i to w zasadzie tyle. Natomiast biskup Janiak zaczął się bronić i mówić, że prymas Polski wydał na niego wyrok. No, nikt nie wydał na niego wyroku, tym bardziej prymas Polski, bo nie ma do tego żadnych uprawnień. To jest kolejny absurd w wykonaniu biskupa Janiaka. Kolejna rzecz, którą poruszył biskup Janiak, to plakat, który został zasponsorowany przez Fundację Świętego Józefa, dotyczący zranionych w kościele. Pomysł był taki, żeby w każdym kościele czy obok kościoła zawieść plakat, który będzie informował o tym, że każdy, kto jest zraniony w kościele, wykorzystany seksualnie, ma możliwość zadzwonienia pod ten numer telefonu i poinformowania i poproszenia o pomoc. Wydaje się, że to jest normalna rzecz i tak to powinno właśnie funkcjonować w transparentnej instytucji. Natomiast biskup Janiak stwierdził, że jest to ewidentnie działanie na niekorzyść Kościoła katolickiego. Biskup Janiak znów zapomniał o nas, mówił, że bardzo troszczy się o poszkodowanych, o wszystkich wykorzystanych, natomiast sprawa nasza, przynajmniej mojego brata, rozpoczęła się w grudniu 2018 roku i biskup Janiak nie poświęcił ani jednej sekundy, żeby z nami porozmawiać, czy zapytać, jak się czujemy, w jaki sposób można nam pomóc, czy w ogóle zatroszczyć się o nas, choćby w sposób duchowy, czyli choćby pomodlić się za nas. Zamiast modlić się o nas, o osoby poszkodowane i o szybkie rozwiązanie sytuacji, postanowił pomodlić się o siebie i prosić ludzi o tą modlitwę w liście, który skierował do wszystkich parafii diecezji kalickiej, w którym ten list był skierowany na uroczystość Trójcy Świętej. Natomiast na końcu oczywiście postanowił wspomnieć, że jest nagonka medialna na jego osobę i że prosi o modlitwę. Trudno to komentować nawet, nie wiem, wydaje mi się, że to jest już chyba zasada taka, która mówi o tym, że tonący brzytwy się chwyta. Wydaje się, że ten list miał znowuż na celu sprawdzenie poparcia osoby biskupa Janiaka wśród biskupów. No i chyba trochę się rozczaruje, dlatego że myślę, że dotychczas, kiedy sprawa była wewnątrz episkopatu, kiedy biskupi się między sobą spierali, ale wychodzili i w oficjalnych pismach zawsze mieli jakąś spójną narrację, no teraz to się zmieniło. Biskup Janiak postanowił wyciągać wszystkie sprawy takie, powiedzmy sobie, brudniejsze na wierzch i w tym momencie niektórzy biskupi, mam wrażenie, że mogą się od niego odsunąć, ale oczywiście nie jestem ekspertem. Pewnie trzeba byłoby zapytać o to publicystów, którzy zajmują się tym na co dzień.
Biskup Janiak argumentuje, że arcybiskup Polak nie chciał wcześniej zapoznać się z dokumentacją. Czy to nie jest rzeczywiście tak, że prymas Polski wcześniej nie reagował na krycie księży pedofilów, a dopiero po premierze filmu Braci Sekielskich Zabawa Wchowanego zareagował, zaczął wydawać oświadczenia? Nie mam pojęcia, czy prymas Polak wcześniej nie reagował na tego typu sytuacje. Mam kilka informacji, że wręcz przeciwnie, starał się reagować, ale starał się reagować na realne dowody. W filmie Braci Sekielskich te dowody zostały przedstawione i one są bezsprzeczne, czyli takim koronnym moim zdaniem dowodem jest to, że w 2016 roku rodzice jednego z poszkodowanych byli u biskupa Janiaka i poinformowali go o tym, że ksiądz Arkadiusz dopuszcza się przestępstw. No, to już jakby zamyka temat i nie ma co dalej tłumaczyć, co się działo w następnych dniach, gdzie go przenosił, czy do następnej parafii, czy do szpitala, czy kogoś informował, czy nie. W tym momencie miał obowiązek według przepisów prawnych zgłosić sprawę do Watykanu. Nie zrobił tego, więc po prostu utrudnił działanie, jeśli chodzi o zatrzymanie przestępstw księdza Arkadiusza. I tyle. I to już sprawa się kończy. Wczoraj czytałem takie oświadczenie na stronie Radia Maryja, które miało chyba około 35 stron, które było tak naprawdę nastawione na obronę biskupa Janiaka. I w tym oświadczeniu, czy też nie wiem, czy to jest jakiś akt prawny, trudno to nazwać, bo rozmawiałem z osobami, które znają się na prawie kanonicznym i twierdzą, że jest to pod względem kanonicznym stek bzdur. Tam była zawarta informacja, że w 2016 roku rzeczywiście biskup Janiak wiedział o tym, że ksiądz Arkadiusz dopuszcza się przestępstw, natomiast natychmiastowo przeniósł go na stanowisko kapelana w szpitalu. Czyli przyznał się jednocześnie do winy, twierdząc, że jest niewinny. Nie rozumiem cały czas sposobu działania ani biskupa Janiaka, ani ludzi, którzy są wokół niego i doradzają mu tego typu zachowania, bo wydaje mi się, że one są naprawdę bardzo szkodliwe dla Kościoła katolickiego i mam wrażenie, że tym razem biskupowi Janiakowi się już nie upieczy, bo o ile sprawy związane z pedofilią w Kościele katolickim to są sprawy, które zdarzają się dość często i przypuszczam, że Watykan ma tych spraw mnóstwo do rozpatrzenia i nie zajmuje się bezpośrednio nimi na co dzień, pewnie robią to oddelegowani ludzie. Natomiast w momencie, kiedy dwóch biskupów, znaczy dwóch, tak naprawdę jeden, bo arcybiskup, prymas Polski Polak nie walczy, tylko po prostu przedstawia fakty i działa zgodnie z prawem. Natomiast jeden biskup występuje przeciw drugiemu publicznie. Wydaje mi się, że tą sprawą Watykan będzie chciał się zająć, dlatego że to jest sytuacja, która może spowodować niesamowity rozłam w polskim kościele katolickim. I tym samym chyba biskup Janiak zmobilizował ludzi z Watykanu do konkretniejszych działań. W tym momencie Cię dopytam, czy według Ciebie właśnie dojdzie do tego rozłamu w episkopacie, w polskim kościele katolickim? Myślę, że nie dojdzie. Myślę, że sprawa zostanie wyjaśniona, że biskup Janiak poniesie konsekwencje, że kolejni biskupi, którzy są zamieszani w tego typu sprawę, również poniosą konsekwencje i Kościół katolicki zostanie oczyszczony z tego typu ludzi i z tego typu działań i w przyszłości nie będziemy musieli mówić o tego typu problemach, czy nakręcać kolejnych filmów, które pokazują sposoby zachowania kurii wobec poszkodowanych i patologie, które występują w polskim kościele katolickim i zmieni się też postrzeganie szeregowych księży i szeregowych wyznawców i wiernych. Tak, ja mam wrażenie, że do tego to wszystko doprowadzi, natomiast na pewno nie będzie to jutro ani pojutrze, tylko pewnie będzie to trwało dobrych kilka lat. Wydaje się, że dobra jest do tego pogoda, żeby ta zmiana naszła. Portal onet.pl donosi, że kuria cały czas milczy w sprawie biskupa seniora Stanisława Napierały, który ostatnio zastępował biskupa Janiaka, że on również tuszował akty pedofilskie księdza Arkadiusza H. Czy w tym kontekście wciąż masz nadzieję na reformę Kościoła? Wydaje się, że Kuria Kaliska chyba nie zdaje sobie sprawy do końca, do jakich informacji dziennikarze i śledczy dochodzą, jeśli chodzi o sprawy związane z Kurią Kaliską. Tu nie chodzi tylko o księdza Arkadiusza H., a chodzi jeszcze o kilku innych księży, którzy dopuszczali się przestępstw seksualnych na dzieci i na dzieciach. I to zamieszani na pewno są biskupi Janiak i biskup Napierała. I jeszcze jest trzeci biskup, Teofil Wilski, który jest biskupem seniorem również, kiedyś był biskupem pomocniczym.
Zabójczym. I myślę, że oni chyba stoją na straży jakby tego, żeby te wszystkie sprawy nie ujrzały światła dziennego, stąd ta postawa i obrona. Natomiast z tego, co dochodzą do mnie informacje, niektórzy księża mają już naprawdę serdecznie dość zachowania owych biskupów, a mają też ogromną wiedzę na temat nadużyć czy zachowań biskupa Janiaka i chyba chcą zacząć o tym głośno mówić i przestają się bać, tym bardziej widząc, w jaki sposób biskup Janiak się broni. Więc mam nadzieję, że te sprawy niedługo ujrzą światło dzienne. Tak naprawdę wiem, że ujrzą światło dzienne, tylko muszą zostać bardzo dobrze zbadane, żeby biskup Janiak nie mógł pisać kolejnych paszkwilów, takich jak ten, który rozesłał do biskupów diecezji w Polsce. Rzeczywiście ten list wywołał wiele kontrowersji. Dzisiaj więcej w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jakubie, dziękuję Ci za poświęcony czas. Dokładnie mija miesiąc od premiery filmu Zabawa wchowanego, ale widać, że sprawa ciągle jest głośna, że istnieje w opinii Polaków, a to chyba najważniejsze. Dziękuję Ci za uwagę. Dziękuję również za zaproszenie. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. To była nasza dzisiejsza rozmowa z Jakubem Pankowiakiem, który twierdzi, że tym razem biskupowi Janiakowi nie ujdzie na sucho. Co o tym myślisz, pastor Paweł Chojecki? No, zależy, co rozumiemy pod pojęciem nie ujdzie na sucho, bo jeśli brał udział czynny w tuszowaniu przestępstw, jeśli narażał inne dzieci, innych rodziców na ogromne cierpienia, przenosząc księży, zbrodniarzy do kolejnych parafii, żeby ułatwić im w ten sposób zatuszowanie poprzednich zbrodni i otworzyć ich na możliwość deprawowania kolejnych ludzi, to powinien spędzić parę lat w więzieniu. Czy ktoś z Państwa wierzy w to, że polski PRL-owski, czy PRL-bis, wymiar niesprawiedliwości, czy tam sprawiedliwości, jak chcą jeszcze nieliczni, czy skazałby biskupa na bezwzględne więzienie? Także myślę, że ujdzie mu to na sucho. Tak, jeśli chodzi o sprawiedliwość taką prawdziwą. Nie? Jedyne, co może mu grozić, to jakieś kary kościelne i to nie kara śmierci, bo biskup, zdaje się, Wesołowski to prawdopodobnie został otruty. Ale no to już była sytuacja podbramkowa, już musieliby go pozbawić godności biskupiej. A Kościół katolicki wierzy, że to Duch Święty go zrobił biskupem, no to Duch Święty nie mógł się pomylić. No to biskup Wesołowski musiał umrzeć i chyba dzień, czy jakoś tam bardzo, bardzo krótko przed tym procesem, gdzie miało się rozstrzygnąć na podstawie już wyroków sądowych gwałcenia dzieci nieletnich i różne takie tam rzeczy, no to wtedy on wziął i umarł, tak przypadkowo dzień przed. Nie? No to tu, to taka kara, myślę, że biskupowi temu nie grozi. Co najwyżej przeniosą go na emeryturę. No i tyle. To jest tyle, co może mu grozić za jego zbrodnie. Dlatego oni dalej te zbrodnie popełniają, no bo zrozumiecie Państwo, że no taka kara, że pójdzie parę lat wcześniej, bo tam chyba 75 lat to jest obligatoryjnie. Nie wiem, ile tam Janiak, proszę, sprawdźcie mi. Także no to taka kara najwyższa, jaka może go spotkać, no to będzie, że pójdzie na emeryturę. Wszyscy będą gloryfikować Franciszka, jaki to on jest tam, wiecie, walczy z pedofilią i tak dalej. Jakub, oczywiście ten biskup będzie w jakimś bardzo zamożnym takim domu dla księży emerytów, czy tych biskupów emerytów. Być może ma jakąś swoją posiadłość, taką jak ksiądz biskup Głódź tam gdzieś w Białostockim. Także sobie osiądzie, będzie miał emeryturę w wysokości tam przynajmniej 15 albo więcej tysięcy, bo pewnie jakieś fuchy sobie załatwił, a jeśli nie, to jakiś pokaźny majątek. Czyli tylko na taką karę, wiecie, no, wielu Polaków marzyłaby. O, 67 lat, no to tak, powiedzmy, jeszcze mógłby trochę się nacieszyć władzą, ale tylko na taką karę można liczyć, jeśli chodzi o tych zbrodniarzy, a o takiej karze wielu Polaków to marzyłoby jako nagroda za ich życie. No to tylko o tym możemy mówić.
Jakub jeszcze wspomina fragment listu biskupa Janiaka, który twierdzi, że nie jest tajemnicą, ile bracia Sekielscy otrzymali pieniędzy za nagranie tego filmu. Czyli nie dość, że są wrogami Kościoła, to jeszcze od kogoś dostali sumę pieniędzy, no żeby zrealizować ten film. To jest granda rzeczywiście poważna, bo taki biskup, jak przyjedzie tylko i pomacha kropidłem, żeby na przykład poświęcić jakąś tam nową salę gimnastyczną na wiejskiej szkole budowaną, to wiem z pierwszej ręki, także mogę podać taksę. To gdzieś jest sprzed kilkunastu lat, było 20 tysięcy. Lubelski biskup przyjedzie, pokropi, pojedzie, trwa to tam 15 minut, inkasuje za to około 20 tysięcy złotych za poświęcenie, tak zwane poświęcenie szkoły. Dzisiaj zapewne stawki są wyższe. Ostatnio słyszałem o poświęcaniu takich kanalizacyjnych dekli w miejskiej kanalizacji, tylko nie pamiętam w jakim mieście możecie sobie to zrobić, także zobaczcie, oni są pazerni na każdy grosz, nawet z gówna zedrą jeszcze trochę złota. Midasy zwyczajne i taki człowiek ma czelność zarzucać jakieś działanie na rzecz bogacenia się w sytuacji, kiedy zrobiono publiczną zbiórkę na zrobienie tego filmu. No to to już pozostawię bez komentarza. No. Podsumowując temat pedofilii... O, mamy, dzięki! Dzięki. Ale to są właśnie te obiekty sakralne teraz przez jakiegoś biskupa. Ciekawe, ile dostał za to machanie nad kanałem. Podsumowując temat afery wokół nowego listu biskupa Janiaka do polskich biskupów i filmu braci Sekielskich Zabawa Wchowanego, no warto się pochylić nad tym właśnie, czy będzie ten rozłam w Kościele, czy tak jak twierdzi Jakub Pankowiak, nie będzie tego rozłamu, ale dojdzie do oczyszczenia polskiego Kościoła. Pastor Paweł Chojecki, co o tym sądzisz? Zależy, co rozumiemy pod słowem rozłam. W takim pierwszym znaczeniu, no to oznacza rozłam instytucjonalny, że powstaną dwie instytucje, Kościół katolicki A i Kościół katolicki B. Przykładowo taki Kościół katolicki, bo już były takie podziały na Łagiewniki i na Toruń, nie? Toruński i Łagiewnicki, nie? A i B. Ale tu też nie nastąpił żaden formalny rozdział, tylko tam mieli swoich ludzi, walki wewnętrzne i różne takie tam rzeczy, walki o pieniądze, także o wpływy w partiach politycznych. Teraz może pojawić się takie stronnictwo zbudowane wokół księdza prymasa Polaka, no i tu ksiądz Tadeusz Rydzyk zbuduje z tymi biskupami, powiedzmy takimi, którzy mówią, że Kościół nie może nic złego zrobić, no to jak może mieć jakieś ofiary, nie? To, tych skrzywdzonych, nie? To oni przeciwko tym plakatom wystąpili, przecież jak Kościół jest dobry, no to jak może krzywdzić? No nie może, no to trzeba do wariatkowa powsadzać tych wszystkich, którzy twierdzą, że ich Kościół skrzywdził. No to dokładnie w komunie tak i jak twierdzi Chruszczow. Ksiądz Rydzyk, biskupów nie można atakować. Nie można. To jest takie może nowe przykazanie. To dokładnie taką samą metodę towarzysz Chruszczow w Związku Sowieckim zrobił. I tak lepsza metoda, bo wcześniej to tam były inkwizycje, zabijano zarówno w Kościele katolickim, jak i w Imperium Sowieckim, nie? Że wszystkich przeciwników po prostu zabijano albo tam torturami zmuszano do wyrzekania się swoich poglądów. Także i tak nastąpiła odwilż i Chruszczow stwierdził tak. Ustrój socjalistyczny jest najlepszy na świecie. No czy tam komunistyczny, to już tam staw sobie właściwe. Czyli jeśli ktoś kwestionuje, protestuje przeciwko temu najlepszemu na świecie ustrojowi, to co jest z nim nie tak? No jest wariatem. No i dlatego stworzono zamiast więzień, łagrów, psychuszki. I wszystkich tych przeciwników politycznych do psychuszek. No to właśnie ksiądz Tadeusz Rydzyk taką metodologię właśnie przyjął, że Kościół jest z gruntu dobry, biskupi są dobrzy, nie wolno ich krytykować, wszystko co robią są dobrzy, czyli wszystkie te ofiary, wszystkie te to są wrogowie Kościoła albo ludzie chorzy psychicznie. Także tu takiego, myślę, organizacyjnego rozłamu nie będzie. Bo oni wszyscy wiedzą, że jadą na jednym wózku. I ksiądz biskup Polak, i ksiądz Tadeusz Rydzyk. Jadą na jednym wózku zabobonu, który panuje wśród Polaków, że to jest jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Także oni się będą naparzać, wiecie, jak psy w klatce. Ale co z tego wyniknie? Organizacyjnie cały czas będą stanowić jedno. Także oczyszczenie... Myślisz, że Watykan zareaguje?
no jakoś tam zareaguje po czasie i tak dalej, chyba że się tam mocniej zacznie naparzanka, no to tam oczywiście będzie reagował w sposób tajny, nieoficjalnie, tak będzie jakoś tego, ucichnie sprawa, wtedy biskupa Janiaka przeniosą tam w stan spoczynku, będzie miał godziwą, tak jak powiedziałem, emeryturę, gosposie, albo może jego kamerdynera, ja nie wiem jakiej jest, że on jest tradycyjny, czy bardziej nowoczesny. Na przykład ksiądz Dziwisz to swojego kamerdynera księdzem zrobił, już razem mogą mieszkać. No i no, o tym pisał przecież ksiądz Isakowicz-Zaleski. To się dzieje przecież w świetle kamer, można tak powiedzieć. A Polacy idą co tydzień i tak dalej, i tak dalej. Trzeba zaznaczyć, że spada religijność w Polsce. Tak, że spada, być może ale czeka... głównie wśród młodego pokolenia. Starsze pokolenie po prostu ma taki wbity dogmat, że Kościół jest dobry i tu właśnie na tym jedzie ksiądz Tadeusz Rydzyk. Kościół jest dobry, księży nie wolno krytykować, bo to grzech, nie? Mogą popełnić dowolną zbrodnię, nie ma praktycznie żadnej sposobu reakcji zwykłych katolików. Ale pozwól, że dokończę jeszcze ten wątek podziału, bo są dwa rodzaje podziału, nie? Jeden podział to ten organizacyjny i on oczyściłby Kościół katolicki, ponieważ dałby konkurencję. W Piśmie Świętym, w liście do Koryntian, czytamy, że to jest list, gdzie właśnie takie naparzanki były w Kościele. Apostoł Paweł mówi, no, że jeśli już nie da się tej sprawy załatwić na zasadzie dialogu i posłuszeństwa obu stron Słowu Bożemu, woli Bożej, no to wtedy musi nastąpić podział. Mówi, zresztą muszą nawet być rozdwojenia, tutaj podziały między wami, aby wyszło na jaw, którzy są dobrzy, a którzy są źli ogólnie, nie? Że po owocach później by można poznać. Niestety Kościół katolicki twierdzi, że on ma taki charyzmat jedności, nie? Czyli nigdy się nie może podzielić. Czyli będą się naparzać, mówię, jak buldogi gdzieś w klatce, czy jakieś inne bulteriery, nie wiem, jakie to są tam psy do walk używane, będą się naparzać, a tu na zewnątrz będą się uśmiechać. Właśnie to jest największa sensacja tego listu, że ksiądz Janiak, chyba mocno zagrożony, być może także prokuratorem, postanowił walczyć i zaatakował drugiego biskupa. I wyjawił, jaka jest prawda o całym episkopacie. O obradach Episkopatu Polski. Także jak to się skończy, prawdopodobnie teraz się albo przestraszą Janiaka i wszyscy, a nie, nic się nie stało. Jeśli on ma mocne atuty w ręku. A wydaje się, że ma, bo wie, co robi. Nie? No jeśli by się okazało, że on ma słabiutkie atuty, no to rzeczywiście go, że tak powiem, szybko tu decyzją Watykanu pogonią. Nie? Ale nic mu się nie stanie. Ale jak doprowadzić do oczyszczenia Polski? Bo mówię, gdy katolicy będą dalej w sposób taki bezmyślny wspierać hierarchów katolickich, to nigdy tu nie dojdzie do oczyszczenia. To nawet chyba Terlikowski już dzisiaj pisze w takim duchu bardzo, jakby to powiedzieć, pesymistycznym, bo mówi o samozagładzie Kościoła katolickiego. To jest kompromitacja. Prowadząca do samozagłady, że on już nie ma żadnej recepty, nie przedstawia recepty, już nie mówi, żeby się modlić o episkopat. Pamiętacie, jakśmy trochę sobie z niego drworowali, jak tam kazał się za Franciszka modlić, czy coś takiego. Nie, on już teraz w ogóle już nie ma nadziei, tylko mówi o samozaoraniu Kościoła katolickiego. Nie? I w tym momencie pojawia się nasza recepta, bo my mówimy, jak Polskę uzdrowić. Musi się pojawić konkurencja między kościołami, bo ten monolit, ten monopol, który jest w Polsce, ryje ludziom berety, także najgorszą zbrodnię kryją, tuszują i zbrodniarzy czynią wolnymi, czynią wręcz prosperującymi, nie? Czyli trzeba doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie konkurencja. Nie da się tego zrobić przez organizacyjny rozłam Kościoła katolickiego, żeby powstał Kościół tam prymasa Polaka i Kościół toruński księdza Tadeusza Rydzyka, bo oni wiedzą, że w tym momencie stracą obie partie i idą na dno już, nie? Nikt nie będzie ich słuchał, kiedy by się podzielili. Dlatego jedyną możliwością wprowadzenia konkurencji w życie kościelne Polaków jest powstanie kościołów biblijnych. Jest masowe powstanie kościołów biblijnych. Kiedy ja mówię masowe, to nie mówię o 70% Polaków, bo nie o to mi chodzi. W tej chwili protestantów w Polsce, biblijnych protestantów, jest około 30 tysięcy.
Zapewne jest jeszcze wiele osób nowonarodzonych, ale nie skupionych w kościołach biblijnych, nie? Czyli oni może nawet wspierają Kościół katolicki. Jest wielu przecież nowonarodzonych katolików, którzy zgrzytają zębami, ale chodzą do tego kościoła, bo myślą, że to się podoba Bogu. Także zobaczcie, 30 tysięcy, no to są jakieś tam promil czy coś takiego, nawet nie, czyli bardzo, bardzo mało. Myślę, że gdyby kościoły biblijne osiągnęły w Polsce przynajmniej 1-2% populacji, to już by były zauważalne. Już by każdy mógł powiedzieć, a zobaczcie, a u tych protestantów to patrz, jest jakoś inaczej. No tak, coś złego tam któryś pastor zrobił, to zobacz, pogonili go i siedzi w pierdlu, nie? Czy coś takiego, jeśli by się okazał jakiś zboczuch, jakiś tam... Warto tego, wspomnieć. Byłaby konkurencja i ludzie mieliby wybór. A tak? Każdy myśli, no tak, ale będę chciał ślub, a pogrzeb ojca. No to nie mogę podskoczyć księdzu, bo mi nie da pogrzebu. No i nie podskakuje. To tylko wybitne jednostki są gotowe się zbuntować w takich okolicznościach. Rozmawialiśmy o tym w naszym studio z Markiem Sekielskim tuż po premierze filmu Zabawa w chowanego właśnie o celibacie i co na ten temat mówi Biblia. I myślę, że dla wielu Polaków to może być szok, że w Biblii pisze, że biskup powinien mieć żonę. To nie tylko wymagania. Powinien, ma, to jest rozkaz. Jeśli chce być biskupem, to najpierw musi pokazać, że potrafi wytrzymać z żoną, a żona potrafi wytrzymać z nim przez kilkanaście lat, co wcale nie jest proste, każdy mąż, każda żona mi tu przyzna rację, jest możliwe, ale nie jest proste. To pokazuje pewne przymioty. Bo jeśli ktoś się rozwodzi co parę lat, to znaczy, że on tych przymiotów nie ma. I on nie wytrzyma także na innej odpowiedzialności z ludźmi. Od tej sprawy z celibatem zacznie się, że Polacy zaczną czytać Biblię i sprawdzać właśnie doktrynę Kościoła katolickiego z Biblią. Mamy w tym... To jeszcze drugą, bo samo wytrzymanie z żony to jest jeszcze gdzieś, tak powiedziałbym, 1/10 biedy. Bo potem pojawiają się tacy ludzie jak ty i jak twoje rodzeństwo, czyli dzieci. A wytrzymać z dziećmi... To już jest dopiero wyższa szkoła jazdy. A jeszcze później dobrze wychować te dzieci, żeby można pokazać, o to jest mój syn, to jest moja córka. Ja się go nie wstydzę. Ja jestem z niej czy z niego dumny. Sami zresztą ocencie. No proszę, sami zresztą ocencie. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Ja tylko przypomnę, że wysyłamy wam Biblię. Jeśli nie macie w waszych domach, piszcie na sklep @idspodprat.pl. Mariusz Borucki. Ciekawy jestem, czy ta sytuacja znów spłynie po polskich katolikach jak woda po kaczce, jak do tej pory i pozostaną w kościele rzymskokatolickim, niezależnie co się tam będzie wyrabiać. Czy jednak tym razem sięgną do Biblii w poszukiwaniu prawdy? Czy Polacy w większości dalej pozostaną letni? Samo zgorszenie zbrodniami, obłudą, łamaniem Bożych przykazań Kościoła rzymskokatolickiego jeszcze nie jest równoznaczne z nawróceniem. Nie jest równoznaczne ze staniem się chrześcijaninem. Wielu naprawdę może się zgorszyć i na pewno zgorszy się w stosunku do Kościoła katolickiego. Ale większość z nich niestety ze względu na ten brak konkurencji, że nie ma kto im wskazać prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, prawdziwego Jezusa Chrystusa, nie ma kto im powiedzieć Ewangelii o darmowym zbawieniu. Ci ludzie pójdą w kierunku ateizmu, w kierunku cynizmu, rozczarowania, rozgoryczenia. Będą pewnie miotani przez różne jakieś odchyły lewicowe, czy takie antifowe, czy różne takie inne. Dlatego ja apelowałem już 5 lat temu do uczciwych katolików. Nie zwalczajcie nas. Bo my jesteśmy jedyną szansą, że ci ludzie nie pójdą w nihilizm właśnie. Prawdziwe biblijne kościoły, wierne Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu, to jest antidotum na to, co się teraz dzieje w Kościele katolickim. Część katolików to rozumie. Część nas wspiera, pomimo tego, że nie zgadzają się z naszymi poglądami. Ale chcą, żeby w kościele żeby w Polsce powstała konkurencja kościołów. Bo inaczej Kościół katolicki będzie gnił i zapadał się do środka, a obok, czyli na zewnątrz, będzie się rodziła
coraz większa przestrzeń ateizacji i nihilizmu. Jedynie właśnie mówię, Jezus Chrystus może i Jego uczniowie mogą zaradzić temu problemowi. I to jest dzisiaj najbardziej żywotne pytanie dla Polski. Bo jak już wiemy na przykład z naszej konferencji także, najbardziej fundamentalną cechą społeczeństwa, które ma wygrać, są wartości duchowe, są wartości moralne. Tylko moralne i duchowo najbliższe Bogu społeczeństwa w dłuższym, na chwilę może różny Hitler, Stalin wygrać, ale w dłuższym czasowym okresie zwyciężą te społeczeństwa, które zbudowane są na silnych, duchowych i moralnych fundamentach. Także to nie jest, że my mówimy o czymś niepolitycznym. To jest najważniejsza polityka. To jest dzisiaj najważniejsza polityka w Polsce. Czy przynajmniej 1% Polaków zwróci się do Jezusa Chrystusa i Jego słowa i rzeczywiście stanie w szeregu. O tym mówiłem trochę też na ostatnim kazaniu. Tadeusz Marszałek, nie wierzę, aby to była zapowiedź oczyszczenia Kościoła rzymskokatolickiego. Jeżeli w samym Watykanie jest silne lobby pedofilskie, to na dole nic się nie zmieni. No, ksiądz Isakowicz powiedział, że jak przyjechał na studia do Watykanu, to powiedzieli mu, żeby zamykał drzwi od środka. No tam nie wiem, czy też barykadował jakąś szafką, łóżkiem, krzesłami drzwi. Chociaż to było takie seminarium nie dokładnie katolickie, tylko pewnej takiego, nie wiem jak to nazwać, odłamu, czy kościoła afiliowanego do ten kościół ormiański, nie? Mówi, w kościele tych czysto katolickim, to tam nawet nie wchodź do tych ich seminariów. To mafia lawendowa. To ksiądz. To mówi ksiądz. To nie ja. Katolicki jeszcze ciekawy. Ja w Rzymie nie byłem i się nie wypieram. Ciekawy głos naszego widza Krzyś M. Właśnie tak myślę, że to gierka pozorowana w dobrego policjanta, czytaj dokładnie arcybiskup Polak, dokładnie, i złego, czytaj biskup Janiak. Gawieć ulegnie emocjom, a potem wszystko ucichnie. Dokładnie o to chodzi. Nie mam co do tego cienia złudzeń. Wiem, że nasz gość tu jeszcze ma złudzenia, no i niech ma. No. Człowiek musi sam sobie, że tak powiem, zbudować swój światopogląd w oparciu także o swoje błędy. Ale bardzo cieszymy się, że Jakub Pankowiak chce mówić o tym problemie. Jest szczery, uczciwy, próbuje coś zrobić. W naszej telewizji, choć wie, że w części poglądów się różnimy, ale to jest postawa godna naśladowania, otwartość na dyskusję i dążenie do prawdy za wszelką cenę. Także w tym momencie postawimy kropkę w temacie pedofilii i listu biskupa Janiaka, a zapraszam Was na krótki materiał, zaproszenie szefa Epoch Times Europa, Maniana Ni, na wykład zagrożenia komunistycznej partii Chin dla Europy. Ten wykład dzisiaj o godzinie 18 w telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę. Witajcie. Nazywam się Manian Ning. Jestem szefem Epoch Times w Europie. Jestem zaszczycony zaproszeniem mnie na prelegenta na 6. zjeździe organizowanym przez telewizję, która po polsku nazywa się Idź Pod Prąd. To bardzo ciekawa nazwa. A jeszcze ciekawsza jest nazwa zjazdu. Wolność versus komunizm. To strzał w dziesiątkę. Ponieważ problem z komunizmem jest taki, że utracimy naszą wolność, jeśli komunizm opanuje świat. Temat mojej prelekcji na tegorocznym zjeździe brzmi zagrożenia komunistycznej partii Chin dla Europy. Jest to coś, na co my, mieszkańcy Europy, musimy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ jest to prawdziwe zagrożenie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w sobotę, kiedy wygłoszę moją prelekcję. Dziękuję.
My już słuchaliśmy tego wykładu na 6. zjeździe klubów telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo ciekawe wystąpienie i mam nadzieję, że dzisiaj o 18 będziecie z nami, a że w przyszłości uda się przeprowadzić wywiad z szefem Epoch Times Europa. My teraz przechodzimy zgodnie z obietnicą do tematu chińskiego wirusa. Wiemy, że wybuchło nowe ognisko koronawirusa w Pekinie, gdzie w poniedziałek po południu 15 czerwca potwierdzono ponad 100 nowych przypadków zakażenia. Redaktor Hanna Shen komentuje na Twitterze: właśnie mieliśmy zlot. Sesja parlamentu w Pekinie, ponad 3000 chińskich komunistów z całych Chin, a teraz trzeba wymyśleć nową bajkę o wirusie KPH i znowu targ. Redaktor Hanna Shen komentuje artykuł nie na tylko targ. gazetabrawna.pl. Rzeczywiście, zobaczcie, towarzysze tutaj tacy w Radiu Wnet, którzy tam kibicują Chinom, tak mówili, no ciekawi są tego właśnie zjazdu tych partyjniaków, komunistów chińskich, czy to będzie taki triumf, że już Chiny poradziły sobie z wirusem, z pandemią i tu są liderem świata. No to już teraz widzicie, jaki to lider. Komuchy zjechały się z całych Chin, pozarażały siebie nawzajem i jeszcze zapewne ludzi w Pekinie. Został największy targ, który tam zaopatruje praktycznie 80% potrzeb żywnościowych Pekinu, został zamknięty. Także tu będzie zaraz chaos jakiś gospodarczy. Epoch Times informuje, że praktycznie mamy do czynienia w Pekinie z czymś na kształt stanu wojennego, także te 100 ofiar to trzeba pomnożyć tam, nie wiem, przez 1000 czy 2000. Konieczna z Epoch Times komentuje, że zdaniem lekarzy sytuacja w Pekinie tym razem będzie gorsza niż ostatnio, a wiemy, jak było ostatnio, kilka miesięcy temu. Zdjęcia, które docierają, gdzie dziesiątki ludzi w takich pełnych kombinezonach gdzieś otaczają kolejne jakieś domy i różne miejsca na ulicach, to pokazuje, że to nie jest 100 ofiar, to znaczy 100 zakażonych. W to nie wierzcie. Tam na pewno są już tysiące po zlocie tych komunistów chińskich. I jeszcze nie tylko targ rybny jest oskarżony, ale wiecie, skąd oni mówią, że ten wirus przyszedł? Że tu chińscy badacze stwierdzili, że to z Europy. Oczywiście, czyli nie, nasza wina. No to gdzież, żeby chiński. Patrz, jak oni mówią, że to europejski wirus, to oni nie są z brunatnej księgi Gazety Wyborczej. A jak my mówimy, że to chiński wirus, czy Trump mówi, że to chiński wirus, a to już jesteśmy brunatni faszyści. Jak powinni zareagować Polacy na tę wiadomość, że znów w Pekinie, w Chinach, wybucha koronawirus, że ta pandemia wcale się nie skończyła w kraju, w którym wszystko się zaczęło? Moim zdaniem teraz już nic Polaków nie przekona, że sytuacja jest poważna. Nie? Teraz dopiero jak ktoś bliski umrze, jak zobaczą jakieś ciało leżące na ulicy, gdzie już służby nie będą dawały rady tego poradzić sobie ze wzrostem i ofiar zakażonych. Kilkaset zakażeń dziennie. A, dalej mamy 400, a ja myślę, że jest tu jakieś oszustwo, bo liczba testów oscylowała w okolicy 20 tysięcy, a teraz mamy tak nagle 13 tysięcy testów. Ciekawe, dlaczego? Co to się dzieje? Nie? 13 tysięcy testów, zobaczcie, 400 osób wykrytych. Było 20 tysięcy testów, było 600 osób wykrytych. To już tak wystarczy łatwo, znaczy nie trzeba dużo na temat proporcji wziąć, że zapewne władze PiSu działają, żeby zaniżać statystyki, żeby znowu doprowadzić do wyborów. Nie? Już narazili maturzystów. Trzeba się tu spodziewać jakiegoś kolejnego zakażenia. Będą kolejne zarażenia. Nauczyciele boją się sprawdzać. Zobaczcie, że samo ministerstwo poddało prace maturalne 7-dniowej karencji. To i tak mało, bo jak tam jest wirus, to zdaje się na papierze, on chyba nawet dłużej może wytrzymywać. Ale chociaż Polaków najwięcej można chyba wysyłać na folii. I ryzykować życie ich i ich rodzin. Wiedzieli, że jest wielkie ryzyko zakażenia, bo nawet pracę izolują przez tydzień czasu, a ludzi zgonili razem w szkołach, żeby przez wiele godzin, przecież wiadomo, że dla młodych ludzi spotkanie po niedługim niekontaktowaniu się, to na pewno pójdą na piwo, pójdą na spacer, będą się tam ściskać, przytulać i tak dalej. Także jeśli ktoś z nich już był zarażony, to cała klasa już dzisiaj jest narażona i to tak, wiecie, na grubo bym powiedział. Także władze pisowskie to wiedzą, a mimo wszystko
no, nie umiejąc sobie poradzić z epidemią w pierwszej fazie, tak jak to zrobił Tajwan, no teraz udają, że wszystko jest pod kontrolą, że tu wskaźniki spadają i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście w innych państwach Europy poradzono sobie, ale w Polsce niczego nie zrobiono dobrze prawie, że w tej sprawie, bo nawet zamknięcie szkół zrobiono mniej więcej 10 dni czy 2 tygodnie za późno, my mówiliśmy, żeby to wcześniej zrobić. Teraz jest udawanie, że tak jak gdyby tego wirusa nie ma, po to, żeby przeprowadzić wybory. A co potem? A potem się zobaczy. A potem się zobaczy, co ich to obchodzi. Udają, że wirusa nie ma. My wam teraz pokażemy materiał od naszego widza Łukasza z Wałbrzycha, który twierdzi, że przeszedł koronawirusa, był bardzo aktywny sportowo i zobaczcie, jak to się stało. I to przeszedł już chyba w styczniu. Kilka miesięcy temu. Prosimy bardzo. Witam wszystkich telewizów telewizji Idź Pod Prąd. Witam was, droga redakcja Idź Pod Prąd. Chciałbym podzielić się z wami moją historią. Mieszkam na wsi, niewielka wieś w województwie dolnośląskim, bardzo blisko Strzegomia, które słynie z wydobywania granitu. I w związku z tą historią, która spotkała moją rodzinę, jestem absolutnie przekonany, że koronawirus był już dużo, dużo szybciej w Polsce niż podają to media, niż w ogóle wszyscy o tym słyszeli. Nasz syn był 2 razy w szpitalu w lutym, pierwszy raz 8 stycznia, drugi raz początek lutego. W ciągu tak naprawdę 1 miesiąca był w szpitalu 2 razy, 2 razy na zapalenie płuc. Zapalenie płuc zaczęło się tak naprawdę od wizyty w bawialni, gdzie miał kontakt z dużą ilością dzieciaków, biegały, wiadomo, jak w małpim gaju, jakieś zjeżdżalnie, jakieś trampoliny, ślizgawki, różne zabawy tego typu. I kilka dni później, właśnie po tej wizycie w bawialni, nasz syn dostał katarku. Wszystko zaczęło się tak, standardowe przeziębienie. Byliśmy przekonani, że a pewnie któryś dzieciak był chory, zaraz przeziębienie, parę dni mu przejdzie. I mu nie przeszło. Minęło 5 dni i zaczął ciężko oddychać. Poszliśmy do lekarza po 5 dniach i okazało się, że już dziecko ma silne duszności, problemy z oddychaniem i trafił natychmiast do szpitala z zapaleniem płuc. Dla nas to był duży szok. Pierwszy raz taka poważna choroba u takiego małego dziecka. Żona została z dzieckiem w szpitalu i zaraz kilka dni po tym, jak właśnie poszła z nim do szpitala, też pochorowała się, też brała antybiotyki, też się bardzo źle czuła. Mnie to trafiło na samym końcu z naszej trójki, ale ja przeszedłem chorobę najciężej. Moja żona przeszła dosyć lekko, jako takie zwykłe przeziębienie. Natomiast dziecko miało zapalenie płuc, a ja się czułem no strasznie. Pierwsze kilka dni to była niewysoka gorączka, takie między 38 a 39 stopni, ale miałem potworne bóle mięśni. Czułem się jakby normalnie, jakbym wpadł pod stado rozpędzonych koni. Bolało mnie absolutnie wszystko, nie mogłem się ruszyć, praktycznie byłem sparaliżowany przez te 2-3 do 4 dni, tak się czułem okropnie. Później wszystko ustąpiło, pojawił się kaszel, bardzo silny, bardzo męczący kaszel i potworne bóle w klatce piersiowej. Ja ogólnie bardzo mało w życiu chorowałem, całe życie uprawiałem sport, ja praktycznie byłem bardzo odporniony. Kilka w życiu razy miałem katar i to tyle. Ale takiej choroby jak ta nigdy nie przeżyłem. Bolało mnie przy każdym oddechu. Oddech miałem bardzo płytki. Nie mogłem wziąć głębokiego oddechu. Normalnie nie mam słów, żeby to opisać. Po prostu przy każdym głębszym oddechu był potworny ból w klatce piersiowej. Nawet byłem na SOR-ze w szpitalu, żeby mnie przebadali. Dosłownie poświęcili mi minutę, stwierdzili, że mi nic nie jest. Poszedłem do lekarza ogólnego, dostałem antybiotyk i jakoś przemęczyłem się ten tydzień, półtorej jeszcze i przeszło mi. Wydawało mi się, że no po prostu jakaś cięższa odmiana grypy mnie dopadła czy coś. Dopóki nie chciałem na przykład pobiegać. W momencie jak, bo ja całe życie uprawiałem sport, biegałem dystanse nawet dochodzące do półmaratonu, ponad 20 km potrafiłem przebiec, a ostatnio właśnie biegałem sobie i po 300-400 metrach biegu stwierdziłem, że po prostu nie jestem w stanie biec. Objętość moich płuc się zmniejszyła o 1/3 do 1/2 nawet i
po prostu nie mogę wziąć głębokiego oddechu, mięśnie dostają tlenu, bardzo szybko się męczę. Na początku nie wiązałem tego w ogóle z koronawirusem, ale zacząłem analizować, jedna choroba, druga choroba, choroba syna, choroba żony, moja, później przypomniałem sobie, jak ciężko przechodziłem tą chorobę. Później wyszły na światło dzienne właśnie badania, które właśnie te badania pokazywały, że koronawirus właśnie niszczy płuca. Były wywiady na przykład z tym olimpijskim pływakiem z USA, który też miał bardzo duże problemy po przejściu tej choroby. Na co dzień tego w ogóle nie odczuwam, że coś się zmieniło, ale właśnie w momencie jakiegoś tam przebiegnięcia się, jakiejś takiej ćwiczeń aerobowych ogólnie, zauważyłem dużą różnicę w wydolności krążeniowo-oddechowej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję jeszcze raz za użyczenie anteny i pozdrawiam Was z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy za ten głos. Tak się składa, że Łukasza znamy osobiście i rzeczywiście jest on wysportowanym człowiekiem, tak jak wspomina w tym nagraniu. Wcześniej nie chorował poważnie, był zdrowy, a kilka miesięcy temu cała jego rodzina zachorowała. On przeszedł tę chorobę najciężej, miał gorączkę, bóle mięśni, bóle w klatce piersiowej, kaszel, a teraz, kiedy próbował biegać, no okazuje się, że nie mógł przebiec nawet kilkuset metrów, a wcześniej biegał pół maratonu. Pastor Paweł Chojcki, jak skomentujesz to nagranie? Do końca nie wiemy, czy to był ten wirus komunistycznej partii Chin, zwany COVID-19. Tu by trzeba jakieś dalsze badania przeprowadzić, no ale rzeczywiście cały ten proces rozwoju tej choroby od dziecka, które w ciągu kilku dni bardzo ciężką infekcję płuc, czyli wszystko tutaj w takim moim rozumieniu laika pasuje. Szczególnie niepokojący jest właśnie ten objaw tych skutków długofalowych, bo jeśli chodzi o samą chorobę, to ludzie w miarę zdrowi, tak jak nasz widz Łukasz, pomimo, że to tam boli, że jest gorączka, jakoś tam przeszedł. Tu zagrożenia życia nie było, ale zobaczcie, młody, silny, wysportowany człowiek teraz nie może przebiec jednego stadionu, tylko musi przerywać bieg, także widać, że to jest wirus, który nawet jeśli młodzi ludzie przejdą bez zagrożenia życia, to już na pewno nie bez zagrożenia zdrowia. I często te skutki będą się za nami ciągnęły już do końca, a w przypadku osób starszych to może oznaczać wyrok śmierci. Także zobaczcie, jaki skutek dała ta dezinformacja rosyjsko-chińska przez niestety naszych tu rodaków też w mediach społecznościowych rozprzestrzeniana, tak bez żadnego zbadania, bez wiedzy, tylko na tej zasadzie, że im się wydaje, tak, że tego koronawirusa nie ma, że to jest tylko jakaś kolejna odmiana grypy, co najwyżej, jeśli już jest, to jest to lekka grypa, a tak najpewniej to nie ma, ale oczywiście wszystkiemu winne są Stany Zjednoczone, które zaatakowały Chiny tym wirusem. Także takie różne kucypały opowiadali ludzie sobie w Polsce i dzisiaj mamy stan, że wirus rozprzestrzenia się już naprawdę w sposób bardzo niebezpieczny, a nikt nie traktuje tego poważnie. Już dzisiaj Polacy przestali używać maseczek, nie dystansują się masowo w celach rozrywkowych. Właśnie o to chodzi, bo ja rozumiem, jak ktoś musi pracować, musi tam, ma jakąś służbę i że on się naraża. Tak, często się narażamy w życiu z różnych powodów, ale dla rozrywki? Te tłumy nad morzem? Dzikie? Miejmy nadzieję, że ta historia Łukasza i jego rodziny będzie przestrogą, szczególnie dla młodych Polaków, dla których ważny jest sport, kondycja fizyczna. Widzicie, jakie długofalowe mogą być konsekwencje zachorowania na koronawirusa, także to nagranie... To nie jest potwierdzone, że to jest koronawirus, ale... Znamy historię Łukasza, widzimy objawy. Koincydencja czasowa i objawowa jest naprawdę bardzo, bardzo tu wskazująca na silne podejrzenie, że to właśnie był koronawirus już wcześniej, niż tam minister Dworczyk zapowiadał. To jest styczeń, luty tego roku. Znajdziecie to nagranie na Facebooku. Wtedy, kiedy myśmy już bili na alarm właśnie. Przechodzimy do ogłoszeń. Jeszcze na początek zapytam Cię o gitary, czyli stan wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, bo utrzymujemy się z Waszych
datków. Według biskupa Janiaka, to, nie, Janiaka, dobrze mówię? Mhm. To jest bardzo podejrzany sposób bardzo finansowania. Podejrzany. Ale na stronie biskupsprat.pl/wsparcie możecie znaleźć wszystkie informacje. To jest najbardziej przejrzysty sposób finansowania. Rzeczywiście półtora roku temu poprosiłem was, żebyśmy co miesiąc stawali w takim 1000-osobowym zespole, bo wcześniej to się wahało tam od 600 do 800. Mówię, no mamy 1000 widzów, to przynajmniej niech ten okrągły 1000 będzie, żeby to dobrze wyglądało, było zachętą dla nas, no a zniechętą dla naszych wrogów, którzy twierdzą, że nie ma już środowiska Idź Pod Prąd, albo w ogóle już dawno przestało działać. A to mają rozmach w tym kłamstwie. Na ostatnim klubów telewizji Idź Pod Prąd widzieliście film Sukcesy telewizji i również to wsparcie wasze, ponad 1000 darczyńców od ponad 1,5 roku. W tym miesiącu jest bardzo dobrze, to oczywiście nie powinno jakoś tak nas rozleniwiać, bo końcówki są później nerwowe, ale mamy już 540 gitar. To jest więcej niż w analogicznym okresie. Myślę, że jakieś porównanie 17 będziemy mieli. Michał Fałek dzisiaj podał mi tę liczbę, 540 osób. No jest taki, mówię, szczególny miesiąc, bo i zjazd, i półtora roczna akcja. Trwa budowa nowego studia telewizji. Także no, możemy pójść na rekord. Możemy pójść na rekord. On wynosi 1169 osób. To było w grudniu chyba zeszłego roku, czy jakoś tak. Także zachęcamy was do wsparcia. Mamy duże szanse, jeśli ci z was, którzy nas oglądają, uważają, że to, co robimy, jest dobre. I tu podkreślam, nie chodzi o żadne wielkie sumy. Są ludzie, którzy wielkie sumy przeznaczają, ale dla nas jest ważne to, że ktoś wyrazi w ten sposób swoje wsparcie dla naszej telewizji, a nie jest ważna tak bardzo suma. Czyli czy to będzie 5, 10, 20, 50 czy 100 zł. Ważne, że ty jesteś i mówisz tak, to co robicie jest warte mojego wsparcia. Nie tylko was oglądam, ale chcę, żebyście przetrwali na rynku. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że ja osobiście jestem utrzymywany przez mój kościół. Także te pieniądze idą nie na moje wynagrodzenie, ale na utrzymanie telewizji. Mnie jako pastora utrzymuje Kościół i nic mi więcej nie trzeba. Mamy dla was informację, że w tym tygodniu o 18:00 zamiast serwisu informacyjnego Idź Pod Prąd Dogrywka będziemy pokazywać wykłady i materiały ze zjazdu klubów telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj szef Epoch Times Europa. Gorąco was zapraszamy, a wczoraj wykład Andrzeja Kolarza, czeskiego polityka, również gorąco wam polecamy ten materiał. Przesyłajcie dalej. Przypominamy, że trwa akcja Idź Pod Prąd, hashtag Christians for USA, w której wyrażamy poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa i chrześcijańskiej Ameryki. Taka informacja, że dołączył do nas dr Enver Tohti. Na Twitterze zamieścił zdjęcie z Biblią. Bardzo dziękujemy. Tu ciekawostka. Jak Twitter cenzuruje to, bo dostałem link do tego tweeta, że tu tak znamienita osobistość włączyła się do tej akcji, podała też naszego tweeta, otwieram, a tam pod tym tweetem niedozwolone treści. Tak, to jest z angielskiego Twittera, skan po polsku było to samo. Rzeczywiście miałam tak samo. Także... Tak, że tu są, ja myślę, coś tam może być. Te gołe baby, czy jakieś, nie wiem, psy gotowane żywcem w oleju, co tam będzie? No to stwierdziłem, że jednak zaryzykuję. No, klik, otwieram i wiecie co? A tam jest zdjęcie z Biblią. To jest niebezpieczna bez treść. Żadnego napisu, tylko tak. Sama Biblia. Zdjęcie z Biblią to jest właśnie niebezpieczna treść według Twittera. Szczególnie, że to jest człowiek prześladowany przez komunistyczne Chiny. Będziemy o nim więcej mówić, bo mam nadzieję, że też się spotkamy na naszej antenie. A pod spodem ta druga niebezpieczna wiadomość. Wiecie, co to było? A to właśnie była akcja telewizji Idź Pod Prąd. I film właśnie o... Ten tweet okazuje się, że jest niebezpieczny. No sami. Tam też jest Biblia, to. Sami możecie Biblią, tak. Zobaczyć, jak ta komunistyczna, lewacka cenzura prewencyjna i odsuwanie ludzi od treści mądrych, wartościowych już na Zachodzie, w mediach społecznościowych, jak króluje. To jest wielkie zwycięstwo komunistów chińskich. Musimy temu stawiać
czoło. Ale my robimy swoje. To robić każdego dnia. Czekamy na wasze zdjęcia z Biblią. Przesyłajcie na kontakt@idzpodprat.pl. Już ponad kilkaset osób z różnych krajów dołączyło do akcji, którą zaczął pastor Paweł Chojecki. Dziś o 20:30 Biblia w czasie zarazy, czytamy Dzieje Apostolskie. Serdecznie was zapraszam. A teraz po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Kiedy Bóg zaczął się tobą opiekować? Ciekawe pytanie. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję. Był z nami pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. To był program Idź pod prąd na żywo. Do zobaczenia. Często mówimy o tym, że trzeba zaprosić Jezusa do swojego serca, że wtedy człowiek dostępuje totalnej zmiany zwanej nowym narodzeniem, której skutkiem jest zbawienie, przebaczenie wszystkich grzechów, także przyszłych, i miejsce w niebie. Może w tym momencie powstać wrażenie, że wcześniej, no to Boga w żaden sposób nie ma w naszym życiorysie, czyli On nie ingeruje w nasze życie dopiero od momentu nowego narodzenia. To oczywiście jest nieprawda. W Nowym Testamencie widzimy, że Duch Święty został dany po to, aby przekonać świat, czyli ciebie i mnie, zanim poznaliśmy Jezusa, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli od początku funkcjonowania naszej świadomości Bóg przekonuje nas do pewnych rzeczy. Mamy też sumienie i tak dalej. A ja chciałem wam pokazać pewną starotestamentową jeszcze prawdę z Psalmu 71, gdzie autor modli się takimi słowami: Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. No to tu może jeszcze nie ma nic dziwnego, no tak od małego się do Boga modli czy prosi o pomoc. Tyś był podporą moją od urodzenia. O! To już wiemy, że świadomości przez na pewno wiele, wiele miesięcy od urodzenia nie ma. A widzimy już Boga, który jest podporą dla niego. Tyś pomocą moją od łona matki mojej. Praktycznie od poczęcia Bóg tobą i mną się opiekuje. Ale to nie znaczy, że każdy z nas będzie zbawiony. Bo żeby to nastąpiło, to musisz rozpoznać w Jezusie Chrystusie tego, który chce cię zbawić. Bóg daje dowody swojego istnienia, ale chce twojego zaproszenia, żebyś ty mógł z nim spędzić wieczność w niebie. XVI czerwca 1815 roku na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego utworzone zostało Królestwo Polskie. Było to formalnie niepodległe państwo obejmujące większość ziem dawnego Księstwa Warszawskiego, posiadające własne wojsko, sejm, system prawny, system oświatowy, walutę i skarb, połączone jednak z Rosją unią personalną. Car Rosji był jednocześnie królem polskim. Aleksander I Romanow, który wtedy rządził w Rosji, nadał królestwu bardzo liberalną konstytucję i zobowiązał się, że z czasem przyłączy do niego ziemię Rzeczpospolitej zagarnięte przez Rosję w drugim i w pierwszym rozbiorze. Wielu Polaków powitało utworzenie Królestwa Polskiego z dużymi nadziejami. Te nadzieje jednak stopniowo gasły, w miarę jak okazywało się, że władcy Rosji nie zamierzają dotrzymać swoich zobowiązań i coraz bardziej ograniczają odrębność królestwa. Doprowadziło to najpierw do wybuchu powstania listopadowego, po którym zlikwidowano Sejm i wojsko Królestwa Polskiego i zniesiono jego konstytucję, a następnie do powstania styczniowego, po którym zlikwidowano autonomię administracyjną. Formalnie na Królestwo Polskie istniało do 1917 roku. Jego powołanie oznaczało, że przestaje obowiązywać konwencja petersburska ze stycznia 1797 roku, w której państwa zaborcze zobowiązywały się do unicestwienia wszystkiego, co przywodzi na pamięć istnienie Królestwa Polskiego. Nikt jednak nie uważa
z dzisiejszej perspektywy, że było to rzeczywiście niepodległe państwo.